Orędzie 546, Wakallo, Szwajcaria, 4 czerwca 1995 roku. Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Języki ogniste. Zebrani we wspaniałym wieczerniku modlitwy, zanoszonej wraz ze mną, świętujecie dziś, umiłowani synowie, uroczystość Pięćdziesiątnicy. Znajdowałam się z apostołami i uczniami w wieczerniku jerozolimskim, gdy nastąpił cud zesłania Ducha Świętego pod postacią ognistych języków. Z radością kontemplowałam cud ich całkowitej przemiany. Byli nieśmiali i zalęknieni, a wyszli z wieczernika jako odważni i nieustraszeni świadkowie Jezusa i Jego Ewangelii. W duchowym wieczerniku mojego niepokalanego serca powinno obecnie dokonać się cudowne wydarzenie drugiej Pięćdziesiątnicy, której wzywacie i oczekujecie. Na nowo zstąpią na Kościół i całą ludzkość cudowne ogniste języki. Języki boskiego ognia przyniosą ciepło i życie ludzkości, która stała się obecnie zlodowaciała z powodu egoizmu i nienawiści, przemocy i wojen. Wysuszona ziemia otworzy się przez to natchnienie Bożego Ducha. On przemieni ją w nowy i cudowny ogród, w którym Najświętsza Trójca ustanowi swoją stałą siedzibę pośród was. Języki ognia zstąpią, aby oświetlić i uświęcić Kościół, który przeżywa mroczną godzinę Kalwarii. Na Kościół uderzony w swoich pasterzach, na Kościół zraniony w swoim stadzie, opuszczony i zdradzony przez swoje dzieci, wystawiony na gwałtowny wiatr błędów, ogarnięty utratą wiary i odstępstwem. Boski ogień Ducha Świętego uzdrowi go z wszelkiej choroby, oczyści z wszelkiej plamy i wszelkiej niewierności, przyoblecze nowym pięknem, okryje blaskiem w taki sposób, że będzie on mógł odnaleźć całą swą jedność i świętość. Wtedy Kościół da światu świadectwo o Jezusie, pełne, powszechne i doskonałe. Języki ognia zstąpią na was wszystkich, moje biedne dzieci, tak zwiedzione i oszukane przez szatana i przez wszystkie złe duchy, które w tych latach odniosły swój największy triumf. Zostaniecie oświeceni tym Bożym światłem i ujrzycie samych siebie w zwierciadle Bożej prawdy i świętości. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu, który otworzy wasze serca na przyjęcie wielkiego daru Bożego miłosierdzia. Wtedy Duch Święty dokona nowego cudu powszechnej przemiany w sercach i w życiu wszystkich. Grzesznicy się nawrócą, słabi zostaną podtrzymani, chorzy zostaną uzdrowieni, oddaleni powrócą do domu Ojca, ofiary podziału i rozdzielenia odnajdą pełnię jedności. Dokona się tak cud drugiej Pięćdziesiątnicy. Nadejdzie on poprzez triumf mojego niepokalanego serca w świecie. To dopiero wtedy ujrzycie, jak ogniste języki Ducha Miłości będą odnawiać cały świat, który zostanie całkowicie przemieniony przez największe ujawnienie się Bożego Miłosierdzia. Oto dlaczego zapraszam was do spędzenia tego dnia w wieczerniku, w zjednoczeniu na modlitwie ze mną, Matką Miłosierdzia, w nadziei i w niecierpliwym oczekiwaniu na drugą Pięćdziesiątnicę, całkiem już bliską.